Opowiem historię, która pozwoliła mi zobaczyć, jak działa program Szkoła Ucząca się z perspektywy rodzica. Obserwowałam zabawy mojej córeczki Asi, która jako przedszkolaczek bardzo lubiła organizować zabawę w szkołę i zapraszała do niej całą rodzinę. Zabawa w szkołę wyglądała tak, że siadaliśmy przodem do Asi, otrzymywaliśmy zadania, nad którymi pracowaliśmy indywidualnie i w ciszy. Asia potem te kartki od nas zbierała i uroczyście oznajmiała, jakie otrzymujemy stopnie. Czasem sobie żartowałam, że może mogłaby nas też kiedyś czegoś pouczyć, ale to nie wpływało na kształt zabawy. Z zabawy wynikało, że szkoła to stawianie ocen. A później moja córka sama poszła do szkoły i zabawa zmieniła charakter. Zaczynała się teraz od tego, że Asia opowiadała nam, o czym będzie lekcja i pytała nas o różne rzeczy z tym związane. Opowiadała nam jakieś historie i sprawdzała, czy rozumiemy. Kiedy dawała nam zadania, to podchodziła do każdej osoby i tak z uczuciem mówiła na przykład: doskonale, Litko, widzę, że to rozumiesz. Miejsce, w którym uczyła się moja córka, uczestniczyło w programie Szkoła Ucząca się i nauczyciele i dyrekcja wdrażali zmiany w metodach pracy w duchu oceniania kształtującego, czyli takie, aby relacje w szkole mniej się opierały na dyscyplinie i strachu, a bardziej na życzliwości i tym, że uczniowie sami odpowiadają za swoje uczenie się i mają w tym pomoc nauczycieli.